Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl: Kto z nich jest największy? Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan. Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział, przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, wszystkie nasze myśli są znane Panu Bogu. Pan Jezus wie, co kryje się w naszych sercach. I w naszych sercach kryje się też pewnego rodzaju rywalizacja. Między mężczyznami to jest coś normalnego. Jeżeli na przykład chłopcy grają w jakąś grę, to każdy z nich chce wygrać. Czasem tak jest, że powiedzmy dziewczynki grają jakąś taką zabawę, bawią się w dom. Tam nie chodzi o wygranie, po prostu chodzi o zabawę. Natomiast najczęściej mężczyźni, czy chłopcy, chcą mieć pierwsze miejsce. No i taka myśl przyszła. Nie jest to zła myśl, tylko realizacja takich pragnień, żeby być na pierwszym miejscu. Według mentalności Pana Jezusa jest dokładnie odwrotna od tej mentalności, która się sama narzuca i która jest tym mentalnością. Zwykłego człowieka, można powiedzieć, też światową mentalnością, gdzie niektórzy, jak w tym wyścigu szczurów, idą po trupach do celu, aby osiągać coraz to wyższe stanowiska. Pan Jezus dzisiaj bierze dziecko. Dziecko, które ma być przyjęte w imię Jezusa Chrystusa. Dziecko dzisiaj, można by powiedzieć, ma bardzo dużo praw jest, jest też taki. Obrońca praw dziecka. W tamtych czasach do 13 roku życia dziecko nie miało żadnych praw. Dziecko całkowicie należało do swoich rodziców w tym sensie, że wszystko, co rodzice powiedzieli, to, to miało zrobić. I taka postawa dziecka to jest też przyjęcie pewnej mentalności Jezusa Chrystusa. Jeżeli w imię Jezusa Chrystusa przyjmuję taką postawę dziecka, że wszystko zależy w moim życiu od Boga i przyjmuję też całego Pana Jezusa, całą jego Ewangelię, całe jego nauczanie, całą jego mentalność, to przyjmuję Boga i staje się dzieckiem Boga. To dzieciństwo Boże jest możliwe wtedy kiedy właśnie przyjmujemy postawę pokory. Postawa pokory to postawa zależności od Boga. Człowiek, który chce być niezależny, chce być na jakimś piedestale, chce czasem wejść na jakiś tron i rządzić, nawet rządzić Panem Bogiem, za pomocą modlitw rozkazywać, czy właśnie pouczać Pana Boga, co powinien czynić, czego nie powinien czynić, a nawet stawiać go na ławie oskarżonych, że tego nie uczynił. Gdzie był Bóg, kiedy były takie straszne zbrodnie II wojny światowej czy inne? I to jest. Postawa, która nie zbliża nas do Pana Boga, wręcz przeciwnie, Pana Boga zniekształca. Bóg nie jest tym, za kogo go uważamy. Szczególnie wtedy, kiedy go oskarżamy o różne złe rzeczy. Bóg, nawet jak dopuszcza do, jakieś zło, to zawsze z każdego zła może wyprowadzić jeszcze większe dobro i to On właśnie naprawdę zwycięża. Nie daje się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięża. Moi drodzy, jeszcze jest druga kwestia zazdrości. Jan, który był blisko Pana Jezusa, wiemy, że na ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Pana Jezusa. Tam właśnie tutaj zauważył, że jakiś człowiek, który z apostołami nie chodził, ten człowiek wyrzucał w imię Jezusa Chrystusa złe duchy. No i apostołowie mu zakazywali, bo przecież tego nie wolno. Przecież nie chodziłeś z nami. Dlaczego to w imię pana Jezusa to czynisz? Ale pan Jezus nie zabrania. Oczywiście może się zdarzyć, że człowiek robi pewne, pewnego rodzaju yy, różne próby wyrzucenia złych duchów. I wiemy z dzieł apostolskich, że yy, pewien yy, był przypadek, że jakaś grupa Żydów wyrzucała złe, złego ducha. No, ale oni zostali pobici. Chociaż wyrzucali w imię Jezusa Chrystusa, w imię Boga, w imię też Pawła, Pawła znam, Jezusa też, a wy co za jedni? Ich pobił. To może być dosyć niebezpieczne. Aczkolwiek, to może też spowodować, że może wtedy taki człowiek zbliżyć się do grona Apostołów, do Pana Jezusa, prosząc właśnie o powinną radę, co możemy zmienić w tym na naszej posłudze. I Pan Jezus zachęca, żeby nie budować barier, tylko właśnie mosty, żebyśmy byli takimi budującymi między ludźmi mosty. Ci, którzy nie są przeciwko nam, nie czyjmy z nich naszych wrogów, tylko dlatego, że nam się nie podobają, tylko właśnie starajmy się zbliżyć ich do Pana Jezusa. Przestańcie zabraniać, tak mówi Pan Jezus, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Na tę drogę budowania mostów, przez stanieństwo dzisiejszego patrona, świętego Wincentego Apaulo, który bardzo troszczył się o chorych, też troszczył się o formację przyszłych księży. Dzisiaj też modlimy się za księży misjonarzy, a szczególnie za siostry Szarytki, które bardzo angażowały się i angażują w pomoc chorym, biednym, ubogim siostry miłosierdzia, Szarite właśnie mają wielkie zasługi w pracach, w szpitalach, w różnych opie domach opieki społecznej. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, Pan z wami niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.